Robert, trener Adam Nawałka bardzo często mówi o powtarzalności, to jest słowo, które uwielbia, to ja myślę, że taka akcja jak ty, Kamil Jóźwiak i w końcu Krystian Gytkiel, który ją zakończył, no to jest takie coś, co on by chciał, byście bardzo często powtarzali, bo palce lizać. To na pewno, fajna akcja, 1-0 i tak też się ten mecz skończył. Ważne na pewno, że drugi mecz na 0 z tyłu i że ta obrona Lecha w końcu się przebudziła. To nie były może zachwycające 3 punkty, ale niezwykle ważne, bo tak jak mówisz, ważne byłoby po tym prestiżowym wygranej z Legią tutaj pójść za ciosem, nieważne w jakim stylu nawet, który się ciągle gdzieś tam musi się uczyć i tworzyć. Tak, właśnie w poprzednim wywiadzie po Legii też mówiłem, że to może nas pociągnąć do serii zwycięstw, no i tak na razie jest. Wygraliśmy drugi mecz, drugi raz na 0 z tyłu, także no oby tak dalej. No i oby tak dalej twoja forma i między innymi Kamila Jóźwiaka. Ja myślę, że trener Czesław Michniewicz, a może i nie tylko trener kadry U21, patrzy szczególnie na ciebie, także Jerzy Brzęczek. Jak sobie tutaj poczynasz na murawie? Jak ty to traktujesz? No ale chłodna głowa. Raczej dopiero wróciłem po kontuzji. Fajnie mi się z Kamilem gra. Myślę, że dobrze to wygląda. No tak, no oby to szło cały czas w dobrą stronę, a będziemy tutaj mocno wspierać Lecha. No właśnie, też jest ważne, byście byli silniejsi mentalnie. Na pewno po tych 6 punktach, 2 ostatnich kolejkach, tak będzie, myślę. Oczywiście, no 2 wygrane, 2-0 z tyłu na własnym stadionie. Myślę, że to przyciągnie nas do lepszej gry kibiców, do przyjścia na stadion, także same plusy. Aż miło będzie pracować ten tydzień przed meczem w Legnicy? Na pewno, po Legii pracowało się fajnie, teraz kolejne 3 punkty, na pewno nie będzie dużo gorzej. Dziękuję ci uprzejmie bardzo, dziękuję.